Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na przegląd moich swetrów. Plan jest taki, że w ogóle widziałam takie filmiki na YouTubie, więc bardzo dużo osób pokazywało po prostu takie filmiki, które bardzo mi się spodobały, taki przegląd swetrów. Stwierdzam tutaj sobie, który sweter zostawiam, który sprzedaję. W tym roku plan jest taki, że im więcej swetrów sprzedam, tym więcej będę mogła ich sobie kupić, bo chciałabym sprzedawać i kupować na bieżąco, czyli sprzedaję sweter, więc mogę sobie sweter kupić. I nie chodzi tutaj o pieniądze, tylko o ilość po prostu rzeczy, które posiadam. Także zapraszam was do oglądania. Mam nadzieję, że taki filmik, taki powiew świeżości na moim kanale wam się spodoba. Zacznę od czterech swetrów, które są u mnie totalną nowością i które kupiłam w tym roku po prostu, że tak powiem, czyli po prostu w tym poza sezonem, że tak powiem. Ten sweterek kupiłam jakiś czas temu, jakiś, nie wiem, 2 tygodnie temu. I to jest sweterek z Shein'a, on kosztował mnie około 50 zł. Jest piękny, bardzo fajny, ma taki tutaj bardzo fajny beżowy kolor. Jest ogólnie na rozpinanie. Zależało mi na tym, żeby on był właśnie taki na rozpinanie, ale nie chciałam go nosić jak kardigan, tylko jak sweter. Ma ładne, ozdobne guziczki, które troszkę się rozchodzą, ale nie szkodzi. I piękną taką białą koronkę, jest naprawdę śliczny. Ja pod spodem noszę taką koronkową, po prostu tylko bieliznę, no ale tutaj pod spodem akurat mam jeszcze koszulkę, taką na ramionczka właśnie z koronką, żeby to ładnie wyglądało, także sweter jest po prostu przepiękny. Kolejny sweterek, który w sumie był w mojej szafie i zostawiałam go sobie po prostu, bo ja go uwielbiam, to jest również sweterek z Shein'a, rozmiar M. Wygląda tak, zwykły biały sweterek, natomiast jego takim dodatkowym plusem jest ta koronka. Pięknie ta koronka wygląda na dole, no wygląda ten sweterek bosko. Tutaj widać, że jakieś czasami czarne kłaczki, myślę, że one od swetra innego przeszły, także ogolę go i będzie super, także ten sweterek na pewno zostaje. Kolejny sweterek to jest taka moja nowość w mojej szafie, kupiłam go dosłownie kilka dni temu, wczoraj mi przyszedł. Jest to sweterek z firmy Only, on jest jeszcze nowy z metką. Tak on wygląda, Only, i tak, i wygląda on w ten oto sposób, przepiękny, tutaj ma taki sweterkowy splot oraz taką zakładkę i tą samą zakładkę ma również z tyłu, tylko że z tyłu jest zwykły, on jest, słuchajcie, z wiskozą oraz z wełną, więc mega 5% wełny ma, więc myślę, że będzie fajny, ciepły. Czegoś takiego mi brakowało, jest to chyba najdroższy sweter w mojej szafie, bo on kosztował 110 zł, więc sporo, ale stwierdziłam, że taki ładny, zwykły, klasyczny sweterek bardzo mi się przyda, więc zamówiłam, więc on oczywiście zostaje. I kolejny to sweter, który kupiłam w second handzie w lecie. Wygląda on tak i jest cudowny, cudowny. Przede wszystkim urzekł mnie w tym swetrze kolor, bo to jest właśnie zielony z takimi różowymi wstawkami. Ja wam go zresztą już pokazywałam w którymś holu lumpeksowym, bo ja go wychwyciłam w lumpeksie po prostu. Kosztował 20 zł. Około 20 zł, znalazłam ten sam sweterek, to jest z firmy Top Secret, rozmiar 40, ten sam sweterek znalazłam w Top Shop, w Top Secret w cenie 120 zł, jeżeli uda mi się go znaleźć, to wam go postaram się podlinkować, ale nic nie obiecuję. W każdym razie wygląda on tak, jest cudowny, ma przepiękny dekolt w serek, jest duży, oversize'owy, ale mi to totalnie nie przeszkadza, bo jeden taki duży sweterek jak najbardziej w swojej szafie mogę przytulić to, bo to jest 40, ja swetry noszę S na M. W każdym razie wygląda tak i jest po prostu boski. Boski i jedyny minus to ten napis z tyłu niepotrzebny, ale ogólnie sweterek jest przepiękny. Dobra, otwieramy tutaj naszą pustynię i lecimy. Pierwszy sweterek, który mam, to jest sweterek z Sinsay z zeszłego roku, przegenialny. Ten sweterek na pewno zostaje w przegenialnym kolorze, on jest w takim właśnie ładnym, to jest ładny brązowy dla mnie, taki typowo jesienny kolor, idealnie wygląda, tutaj ma takie guziczki złote. Ten sweterek na bank zostaje, on jest z Sinsay, jest naprawdę śliczny, więc ten sweterek zostaje. Dalej mam sweterek taki
On jest z Terra Nowy w rozmiarze L. Ja go chyba na Vinted kupiłam i powiem wam, że ten sweterek ze mną zostanie tylko dlatego, że nie mam żadnych innych swetrów zimowych, takich wiecie, typowe na Vlogmas. No a w tym roku zapowiada się Vlogmas i chciałabym w nim uczestniczyć. Nie wiem, na ile w nim będę uczestniczyć. Nie wiem, czy będę nagrywać ten Vlogmas po prostu, nie wiem, jakieś vlogi po prostu łączone, dwudniowe, czy jak to będzie wyglądało, jeszcze tego nie wiem, ale chciałabym zostawić ten sweter na Vlogmas, więc taki jest plan. On jest z Terra Nowy, więc zostaje. A drugi sweter, właśnie taki świąteczny, chyba pójdzie już do kosza, bo to jest sweter, który ja kupiłam na second handzie jakieś 10 lat temu dosłownie, no nie, może 10 przegięłam, ale jakieś, myślę, że 6-7 lat już ten sweterek ma. Przepiękny sweterek z reniferkiem. On już jest w bardzo złym stanie, więc ja go po prostu wrzucam. Bardzo go lubię, bo on jest naprawdę taki typowo świąteczny, ale takich swetrów pełno jest na Vinted, więc myślę, że przed Vlogmasem, bardziej przed Vlogmasem na pewno sobie ten sweterek po prostu gdzieś kupię, a ten już jest w złym stanie. Tutaj widzę, że tak, tu pod pachą ma dziurę, jest bardzo już taki, więc ten sweterek po prostu ląduje w śmieciach. Bardzo, bardzo jest mi go szkoda, bo on ze mną już był w niejedne święta, no ale niestety wyrzucam. Kolejny. Tu mamy, słuchajcie, w ogóle jakieś inne rzeczy, więc te inne rzeczy po prostu odkładam. Dzisiaj mówimy o sweterkach. Kolejna rzecz również zostaje, w ogóle nic nie odłożyłam. To jest taki sweterko bluzka właśnie z Sinsay w rozmiarze M. On jest śliczny. Ja sobie też planuję kupić ten sam sweterek, tylko w innym kolorze. One są genialne, kosztują 4 dyszki. On ma, jest zwykły po prostu czarny, sweterkowy, a tutaj na rękawach ma takie złote guziki. Wyglądają naprawdę pięknie. Do jeansów, do paska idealnie, więc to na pewno zostaje. Kolejny sweter jest z NAKD Naked. Ja go zamawiałam w tamtym roku na Zalando. To jest też taki typowo duży, oversize'owy sweter. I on też zostaje, bardzo go lubię. On jest z tamtego roku, jest różowo brązowy. To jest rozmiar S, a jest naprawdę oversize'owy. M-kę jak zamówiłam, to był dobry na moją mamę, która nosi 50, więc jeżeli chcecie, nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny, ale na pewno zostaje. Jeżeli byście chcieli, to jest po prostu strasznie duży. O, to jest, słuchajcie, piękny sweterek. To jest sweterek również z Sinsay, rozmiar M. Kupiłam go w tamtym roku i on jest cudowny, bo on ma tutaj perełki. W ogóle tak, on jest biały. Ma taki właśnie, taki moherowy jest, że tak powiem. I tutaj ma, ma co? Ma takie guziczki, taki piękny z coli dosłownie. No cudownie wygląda, także ten sweterek oczywiście na bank zostaje. Dalej idziemy, co my tu mamy? Dalej mamy bluzę z Shayna, którą kupiłam na Vinted. To jest bluza właśnie w takim pięknym niebieskim kolorze. Ona ma z tyłu podszewkę. To jest rozmiar chyba S, to jest M-ka chyba, z tego co kojarzę. I ta bluza idzie do sprzedania, dlatego że bluz w swojej szafie mam kilka. Są to bluzy wszystkie praktycznie z Pelenelala. Jedną mam z Tomiego, jedną z Kelvina. Po prostu wolę inwestować w lepsze bluzy, takie dobrej jakości, bo ja po prostu je uwielbiam. Także ta rzecz idzie do sprzedania. Fajny ma kolor i to mnie skusiło, ale idzie do sprzedania, bo nie chodziłam w nim ani razu po prostu, w tej bluzie. Dalej mam taką oto bluzę, ją kupiłam w New Yorkerze w tamtym roku z pingwinem. To jest rzecz, którą muszę przemyśleć, bo kupiłam ją, bo ja uwielbiam pingwiny i ogólnie w tej kwestii jestem bardzo infantylna, bo lubię pingwiny. I kangury, to są moje ulubione zwierzęta, ale nie wiem, czy nie jestem już zbyt stara na to. Nie, może po prostu na Vlogmas taką bluzę. Ja ogólnie rzadko noszę bluzy, od tego zacznijmy. Ja to kupiłam za jakieś 4 dyszki w tamtym roku i założyłam dosłownie ze 2 razy, więc to jest na kupkę rzeczy do przemyślenia. Zobaczę jeszcze, myślę, że raczej jestem na tym, żeby sprzedać, ale z drugiej strony trochę mi szkoda, chociaż chyba raczej na sprzedanie. Ten sweterek jest bardzo ładny i to jest też rzecz, którą muszę przemyśleć, chociaż też pewnie go sprzedam. On jest z New Looka, rozmiar S, natomiast on bardzo ładnie wygląda. To też jest rzecz do przemyślenia. Ja go kupiłam chyba na Vinted. Ma tutaj taki bardzo ładny
co ma? Tutaj ma taki bardzo ładny splot. Ładny kolor brązowy, ale już brązowych sweterków mam dwa. Chociaż ten kolor jest taki bardziej intensywny, bardziej w rudawy wpadający. No nie wiem, to jest też rzecz, którą daję do przemyślenia. Jeszcze pomyślę, czy go zostawić. Tutaj mam jedną rzecz w paski. Nie jest to co prawda sweter, jest to bluza, ale też to zaliczam do sweterków, również z Sinsay. Rozmiar S z paski oczywiście zostaje, bo paski, no to paski, to jakby bez podważenia. Tutaj mamy coś takiego, również z Shina, rozmiar 38 i to jest również zagwozdka dla mnie, bo znaczy, to jest albo do wyrzucenia, ale raczej do wyrzucenia, bo tak, ładne jest, nie powiem, że nie, naprawdę śliczny, zobaczcie, ale tak, on już jest bardzo zniszczony, zobaczcie, te rękawy są takie już okołtunione, więc ta rzecz idzie po prostu do wyrzucenia. Szybko poszło. To jest rzecz, która idzie do sprzedania, taki zwykły, totalny, szary, basicowy sweterek, ale to jest z Lidla, 40-42, ja go kupiłam kiedyś w Lidlu, ale tak, on idzie do sprzedania, to na pewno. Kolejny jest to czerwony sweter i też jest ładny, no i czerwonego swetra nie mam. I teraz, jeżeli nie znajdę innego, chociaż miałam dwa i sprzedałam jeden czerwony, więc jeżeli nie znajdę innego czerwonego swetra ładnego, to go sprzedam, ale powiem wam, że znalazłam na Shinie jeden bardzo ładny taki fuksjowy sweter, więc chyba skuszę się na fuksję zamiast czerwieni, ale zobaczymy. To jest też sweter, który odkładam do przemyślenia, że tak powiem. Teraz mam kolejne dwa sweterki z Sinsay i teraz tak, ten sweterek na pewno zostaje. To jest sweterek z takim pięknym właśnie pięknym niebieskim kolorze i z tyłu ma taką kokardkę. On jest w rozmiarze S. Ja wszystkie ładne sweterki z Sinsay kupuję zawsze, więc jeżeli są jakieś ładne sweterki w Sinsay, to ja na pewno będę je mieć, nie, bo Sinsay bardzo lubię i jakby z Shein, Sinsay to są moje dwa ulubione sklepy, więc tylko z tego możecie u mnie zobaczyć rzeczy raczej. Także ten sweterek na pewno zostaje, a drugi również z Sinsay mam i on jest w takim pięknym kolorze i mnie głównie kolor skusił do jego zakupu. Jest nowy z metką, ale ten sweter sprzedam, dlatego że ani razu go nie założyłam i raczej myślę, że go nie założę. On jest nowy z metką, więc na pewno ten sweter idzie do sprzedania. Jestem pewna, że go nie założę ani razu. Pomimo pięknego koloru myślę, że nie. Wydawało się tak dużo, a wcale tak jakoś mega zatrważająco dużo tych rzeczy nie ma, a spodziewałam się, że będzie to większa ilość tych rzeczy. Tu mamy taki zwykły biały sweterek, on jest terranowy, kupiony dwa lata temu chyba. Tak on tutaj się prezentuje i ten sweterek zostawię, bo on bardzo ładnie wygląda, ale to jest już jego ostatni, oj. Albo i nie, słuchajcie, nie zostawię. Nie zostawię, bo już jest bardzo, o już widzę. No tak jest z białymi rzeczami, jak się je daje do worków, że one po prostu się niszczą. Więc no ten sweterek niestety idzie do wyrzucenia, bo się cały zniszczył, ma takie białe plamki. A szkoda, może gdzieś uda mi się go kiedyś, zobacz, tu ma takie żółte plamy i ciężko je będzie wyprać, więc to idzie do wyrzucenia. Tu mamy, co dalej? Tu mamy taki sweterek. Ohoho! Słuchajcie, to zostaje. Oczywiście dalej Sinsay, widzicie, no wszystkie ładne sweterki w tamtym roku w ogóle były, takie super były sweterki w Sinsayu, że no widzicie, ja mam masę tych sweterków w Sinsay, a w tym roku nie mogę nic dla siebie znaleźć w Sinsay. Może jeszcze nie czas, nie wiem, albo będą się pojawiały jakoś tam pojedynczo te sweterki, ale te sweterki z Sinsay są super, bo ja już je mam drugi sezon i myślę, że jeszcze nie jeden sezon przetrwają. Kosztują około 80, 70, 60 zł, więc nie jest to jakoś mega dużo. Ja do tego jeszcze, czasami są jakieś promocje, czasami są jakieś zniżki, czasami są, ja też zamawiam przez aplikację Letyshop, więc jakieś tam zniżki też mi wpadają, więc nie jest to jakaś zatrważająca ilość. Tu mam M-kę, ale to jest strasznie duży sweter, więc gdyby mi się udało kupić w rozmiarze S, to ten bym sprzedała, a S-kę kupiła, ale
jak na razie zostaje sweterek w takim, z takim ładnym tutaj wzorkiem. Jest super. Ta rzecz sprzedaję. Ona mi się bardzo spodobała u Alice Vlog Channel na kanale. Ona pięknie wygląda w tym, ale ja raczej w tej bluzie chodzić nie będę, bo już podnosiłam milion prób. Taka piękna liliowa bluza z takimi tutaj białymi znaczkami. Ona jest z H&M w rozmiarze M, ale ja to już raczej, to raczej sprzedaję, bo no nie, no ja nie chodzę. Bardzo mi się podobało, tak jak mówię, u Alice Vlog Channel. U niej to wyglądało super i ja się na niego napaliłam, znalazłam i niestety idzie do sprzedania. Tu mam również sweterek do sprzedania. To jest taki musztardowy sweterek z takim splotem z firmy George. Ja chyba go kiedyś albo go dostałam, nie, chyba kupiłam go na szmatach, ale też idzie do sprzedania. Tu mamy dalej takie coś. O, ten też idzie do sprzedania, bo wiem, że ja kiedyś te sweterki bardzo lubiłam, bo ja miałam, to jest mój drugi albo trzeci, taki sam, tylko w innym kolorze sweterek. I ja wiem, że ja w tym sweterku chodziła nie będę, z racji takiej, iż w tamtym roku chodziłam w nim może ze dwa razy łącznie, więc sprzedam. To jest Divided, rozmiar S. Tak on wygląda. Tak jak mówię, w tamtym roku dwa dosłownie może razy miałam ubrane, a mam tyle swetrów, że na pewno ten mi się nie przyda. Tu mam również ładny różowy, ale też idzie do sprzedania. To jest New Look, rozmiar M. Wygląda on tak, też bardzo ładny, ale też w nim często dosyć chodziłam, ale jakoś czuję, że nie będę w nim chodzić, a też muszę coś wyeliminować. Tu mam jeszcze, chociaż idę do końca, także jestem w szoku, bo dosyć szybko to minęło. Tu mam taki liliowy sweterek z Divided, czyli z H&M-u w rozmiarze S, ale też go sprzedaję. Jego kupiłam, bo bardzo byłam, chciałam go z białą koszulą, czy biała koszula i to, ale biała koszula, musiałam ją wyrzucić, bo mi w szafie pod wpływem takiego właśnie białych, to, że spakowałam to do worka próżniowego, sprawiło, że cała się pożółkła, nie można było tego już sprać, więc wyrzuciłam tą koszulę, a była nowa, więc... I ostatnie dwa sweterki, słuchajcie, wow, szok. Pierwszy to jest coś takiego, on jest ze sklepu Only w rozmiarze S, ja go kupiłam w tamtym roku na szmatach nowy i on też, on jest taki milutki, ale mam tyle swetrów, że ten sweter na pewno pójdzie do sprzedania, więc ten sprzedaję. I ostatni sweter, który oczywiście zostaje, to jest mój łup życia, czyli sweterek z Ralpha Laurena w takim pięknym, w ogóle w beżowym kolorze ze złotą nitką. Ja go kupiłam w second handzie w zeszłym roku, jest śliczny, jest super i na pewno zostanie ze mną na długo. To jest rozmiar M. No i to jest idealny sweter po prostu, ja go kupiłam właśnie, ja go znalazłam w second handzie. Kosztował jakieś 30 zł chyba, także to. I jeszcze mam, słuchajcie, bluzę. To jest bluza z Hollistera. Pokażę wam bluzę, dlatego że to jest jedyna bluza, którą miałam tak, wiecie, wrzuconą do tego worka, więc stwierdziłam, że wam pokażę, bo resztę bluzy to jest tak, jak mówię, jedna bluza z Tomiego i raz, dwa, trzy... Trzy bluzy z Pelny Lale, jedna z Calvina Kleina i jedna z Warleski. To są wszystkie moje bluzy. No, a tutaj mam kolejną i to jest Hollister. I nie wiem. Nie wiem, bo ta bluza mi się bardzo podobała, bo ta bluza cudownie wygląda i w ogóle bardzo na nią polowałam. W ogóle to jest brudna. Oczywiście to wszystkie rzeczy wypiorę, zanim je sprzedam i tak dalej, to ją wypiorę oczywiście. O nie. Mój sweterek źle rzuciłam. Oczywiście te wszystkie rzeczy będę prała, więc najbliższe 3 tygodnie to jest dla mnie po prostu masakra, jeżeli chodzi o pranie. Ale to jest raczej bluza do sprzedania, bo mi się ta bluza bardzo podobała. Ja też mam w niej zdjęcie na Morskim Oku, jak byliśmy w Zakopanem w tamtym roku. Ale to jest chyba raczej bluza do sprzedania z tego względu, że... powiem tak... Ja rzadko chodzę w bluzach, wolę sweterki, bluzki, rzadko chodzę właśnie w bluzach. Bluzę mam swoje ulubione z Pelny Lala, to są bluzy, których nigdy w życiu nie oddam, bo są najlepsze na świecie i polecam bardzo serdecznie, są najlepsze. Także Pelny Lala jest tutaj w moim serduszku i tylko w
te bluzy tak naprawdę inwestuje jakieś tam większe pieniądze, a to idzie do sprzedania, bo ładna jest, mega, podoba mi się, długo na nią polowałam i długo na nią czekałam, ale no nie, nie, ona jest, jakoś mi się niewygodnie po prostu w niej chodzi i wiem, że raczej już jej nie ubiorę. To wszystko, a jeszcze, słuchajcie, jeszcze mam jeszcze jeden sweterek, to jest sweterek z Sinsay Sam przed 2 lat bodajże, w rozmiarze S. Wygląda on tak, bardzo mi się podoba, ale ale chyba go sprzedam również, bo no nie wiem, jakoś tak bardzo mi się spodobał. W ogóle podobne, już chyba ich nie ma, ale podobne bardzo sweterki są teraz w Pakutenie. Widziałam takie 3-kolorowe, ale to też jest rzecz do sprzedania, bo nie chodziłam w nim cały tamten rok, więc myślę, że nie będę już więcej chodzić. Dobra, to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki filmik. Chcę nagrać również drugą część. Druga część to będą wszystkie moje koszule, które mam. Też będę musiała je przejrzeć, zadecydować, które koszule zostają, które nie. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!